Proszę pana, szczerze, to jest rzeczywistość. Ale nikt na mnie nie chodzi. Ale niech pan poczeka, no to nie ma rzeczy, bo nic nie. Nie ma znaczenia, bo nikt na nikogo na mnie nie chodzi. Po to tylko młodzieżówki. Proszę pana, nie ma znaczenia, kto głosuje czy nie. Senat jest wybierany. Proszę pana, ale nie przez społeczeństwo. Nie, no przez kogo? Nie, społeczeństwo mi chodzi o to. Proszę pana, no tak. Wiecie co? Ale proszę pana, wiąże to jest teraz w wersji Sejmu. Ewidentnie, tak? Jeżeli będzie do Sejmu, będzie bardzo podobnie, ponieważ wybory to jest emocje. Teraz problem polega na tym, że państwo, że to zabetonuje scenę, ale jest jedno ale. Jest jedno właśnie. Ale ludzie będą lepsi. Właśnie, emocje są takie, że w tej chwili jest tendencja, aby wybrać nie Platformę, nie PiS, nie tam SLD i PSL, wybrać Kukiza. Słuchajcie, żeby startować w wyborach do parlamentu, Kukiz będzie musiał, czy pan Kukiz, przepraszam, jak mówię, będzie musiał się sformalizować. Nie ma wyjścia. To będzie rodzaj stowarzyszenia, nie partii, bo nie może do wyborów obecnie startować niezorganizowana grupa ludzi. Czyli, nie, no właśnie, że pan nie wystartuje. Pan nie zbierze, bo nie zbierze pan podpisów w całej Polsce. Nie powiedzieliśmy, można, ale technicznie pan nie wejdzie. Panie, no nie da się, no naprawdę, ja nie mam już opowiedzieństwa, ale... Proszę państwa, ja jestem zwolennikiem pana Kukiza, ale mówię wam, jakie są realia na dzisiaj. Pan to się nazywa obojętnie ja. Nie zbierze pan w całej Polsce. Znaczy teoretycznie jest to możliwe, ale bardzo trudno. Słuchajcie. I teraz problem tylko polega na tym, że JOW to jest program wyborczy. Tak to trzeba teraz traktować. Bo w tych wyborach będą wybory postaletne. No nie, nie da się zmienić. Więc traktujmy JOW-y jako pomysł, że chcemy zmienić Polskę. To jest to. Natomiast najważniejszym elementem JOW-ów, jeśli tego nie będzie u pana Kukiza, to ja na przykład nie będę się w to angażował. Musi być możliwość odwołania parlamentarzystę. Tak. Jeśli tego nie będzie, to mamy to, co mamy w Senacie. Oczywiście. Się wybrali i sobie są. Tak. Jeśli to będzie w programie, to ja jestem jak najbardziej za. Jest. Ale tutaj nie zmienimy niczego. Słuchajcie, jeżeli... Ja chciałem powiedzieć, odnieść się do tego Senatu. Absolutnie nie jest to żaden wyznacznikiem, że Senat to jest JOW, więc Sejm... Nie jest. Bo senatorów jest 100, jest tak wielki okręg, że choćby całe Chojnice zagłosowały na swojego kandydata do Senatu, to Gdańsk go przebije. No, ale to jest co innego. 460 okręgów mandatowych przy około 60 do 80 tysięcy. No coś nie. Ale człowiek, kandydat jest w stanie dotrzeć do tego. Ale ja mówię o zasadzie. Senat to jest jobry. Do Senatu, facet do Senatu, kandydaci do Senatu są bliżej mnie znani. Jeżeli on jest znany w okręgu starogardzkim, nie będzie znany w okręgu nowotworskim. Więc i on może liczyć tylko na swoich wyborców ze swojego regionu. Więc ludzie głosują na nas. Jeden mówi. Słuchajcie, dzisiaj... Słuchajcie, dzisiaj... Ale ostatnie wybory do Senatu polegały na tym, że politycy sobie zrobili barierę zaborową. 2000 podpisów. I dlatego partię weźmie. Bo jeżeli będzie 2000 podpisów zebrać, żeby być kandydatem, to jest to na ciebie, to na tym to polega, że dobra, już. 2000 podpisów. I to badajcie, bez tą partię wygramy. Załatwimy się w ten sposób i oby się wzięły na swoją stronę. Niech pan wsiądzie. Słuchajcie, w większości rzeczy my tu nie rozstrzygniemy dzisiaj w tej sali. Idea jest taka, aby po pierwsze, to co powiedział kolega, zrozumieć ideę, z czym to ma być lepsze, jak funkcjonuje obecny system wyborczy. Nie wiemy, na jakich zasadach te JOW-y dalej mają funkcjonować. Sposoby zliczania głosów. Okej, możemy gadać o tym, czy te, jak te okręgi będą dzielone. Wzdłuż drogi, wzdłuż rzeki. Nie będziemy mieli na to żadnego wpływu. Albo dzisiaj kupujemy tą ideę. I po to tutaj jesteśmy. Tak, zgadzam się, to jest program wyborczy. Wiele ludzi pyta mnie, a co z Kukizem? Czy będzie program wyborczy? Słuchajcie, dzisiaj to jest program wyborczy. Ten brak programu jest programem, bo dzisiaj zależy na tym, żeby wszyscy poszli do jednomandatowych okręgów na referendum i opowiedziało się, nieważne czy z Jowami, czy przeciw. Namawiajcie ludzi do tego, żeby wzięli w końcu sprawę w swoje ręce i żeby po prostu poszli. Jeżeli nie wiesz, gościu, opowiedz się, jak ci się wydaje, jak słyszałeś, nieważne czy kupisz bajkę z telewizji, czy kupisz moje gadanie. Idź i weź w końcu sprawę w swoje ręce.
to, co mnie urzekło i dlaczego ja się tym zająłem, to zobaczcie, dzisiaj mamy, no tak, złośliwcy powiedzą, pospolite ruszenie. No tak. Kurczę, 20% ludzi, ponad 20, poszło i oddało głos na gościa, który nie miał szansy zostać prezydentem. No wszyscy o tym wiedzieliśmy, że nie ma takiej szansy. A mimo wszystko ludzie nie lubią marnować głosu. Byli w stanie pójść i zgodnie z własnym sumieniem zagłosować na tą konkretną osobę. Zobaczcie, straszeni przez tyle lat PiS-em, byli w stanie pójść i oddać głos na kandydata z PiS-u, tak bardzo nie chcą Platformy Obywatelskiej, okej? Co innego słowa, co innego idea, ja mogę przekonać kogoś, głosuj na Kukiza, ale nie przekonam kogoś... Nie, nie przekonuj, głosuj na Kukiza, Paweł Kukiz... Ale referendum są jeszcze dodatkowe dwa pytania, nie zrzucajmy się tylko na... Tak, ale nie, chodzi teraz o to, żeby... Zbierać, żeby 50% osób... Ale mówimy o tym, żeby reklamować ją. Ja nie przekonam mojej sąsiadki, że głos mi dają, bo raz, nie mam prawa powiedzieć konkretu. Gdybym mówił o sobie, to bym powiedział. Ale sąsiadka nie będzie pytać o konkretu. Będzie. Ona powie to, co z telewizji wie. A przecież Jowy przecież sobie zrobią to strasznego. Wszystko ludzie... Jak słuchajcie. No proszę, proszę. Proszę bardzo. Chciałbym przeciwwagę tylko powiedzieć. Podam przykład Jowy, które zafunkcjonowały, tak? Jeszcze Ostrzewa, w tych wyborach, które były ostatnio samorządowe, wybrało stowarzyszenie. Nie wygrał PiS, nie wygrała Platforma, po prostu stowarzyszenie. I no właśnie, patrzcie, to jest ta reklama duża i te duże partie działają w dużych miastach, tych mniejszych już zaczyna się dziać w drugą stronę. I to nie jest tak, że do końca się zabetonują. Owszem, pewno w długiej perspektywie czasu, tak jak jest w Anglii, będą to, powiedzmy, te duże partie, ale zmieni się jakość tych ludzi, będą inni, będą wymienni, tak? To, że UKIP w Anglii dostał te 12%, a ma tylko jednego przedstawiciela, znaczy jedno, w tych mniejszych, małych okręgach, które tam były, partie miały lepszych kandydatów, niestety. Słuchajcie, nawet jeżeli ci ludzie, powiedzieliśmy sobie, że ci ludzie muszą się łączyć, tak, będą się łączyć. Dzisiaj nazwiemy sobie to stowarzyszeniem, może będą się łączyć w partię, nieważne jaki przybiorą szyld i jak to będzie nazywało, czy to będzie fundacja na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych, czy to będzie ruch, czy to będzie stowarzyszenie, czy suma sumarum partia. Powstanie w chwili obecnej bardzo dużo różnych ugrupowań, nieważne jaką to będzie miało strukturę, ważne, że normalni ludzie, dobrzy ludzie będą mieli szansę. Dzisiaj dobrzy ludzie nie mogą mieć szansy i nie mają tej szansy, bo muszą pójść do tych złych i na kolanach poprosić, żeby się znaleźć na liście. To jest różnica i to jest istota Jowów. Tak, to jest program wyborczy. Wy dzisiaj musicie namówić swoich sąsiadów, znajomych, przyjaciół, szwagra, kolegę do tego, żeby poszedł i żeby wyraził opinię w tej kwestii. Tak, będą jeszcze dwa inne pytania. Oto, czy chcecie, żeby Urząd Skarbowy w razie wątpliwości na waszą korzyść rozstrzygał wszelkiego rodzaju niejasności? Pytanie na drugą, po prostu to było pytanie na drugą turę wyboru. Ale jeśli pytając się człowieka, czy chcesz, żeby Urząd Skarbowy, nieważne, czy on odpowie tak, czy nie, jeśli chcesz, czy chcesz, żeby Urząd Skarbowy... To może zaciągnąć ludzi do referendum. Uzbieranie 50% społeczeństwa, żeby poszło zagłosować na to głupie pytanie, bo to jest całkowicie głupie i tendencyjne pytanie, nie szanujące mnie jako obywatela. Ponieważ ja jako obywatel żądam od tego, żeby urzędnik załatwił moją sprawę, jeśli on popełnił błąd, to na moją korzyść, a czemu na swoją miałby załatwiać? Słuchajcie, bardzo dobrze, że te pytanie się pojawiło, przez to frekwencja wzrośnie, bo jest dużo osób zainteresowanych i to bardzo dobrze. Te dwa dodatkowe pytania właśnie zwiększą tą... Jest szansa, że pomogą, jasne. Proszę bardzo. Wydaje mi się, że idea Jowów to jest pierwszy krok ku takiemu treściowemu projektowi, żebyśmy wreszcie w naszym państwie poczuli się gospodarzami, żebyśmy mieli realną szansę wybrać i decydować o czymkolwiek. Chodzi o to, że wśród 8 tysięcy łatwiej znaleźć kogoś, łatwiej go poznać, łatwiej go kontrolować, łatwiej go rozliczyć, niż kogoś, kogo przyślą mi z Warszawy, bo on zajmuje pierwsze miejsce na jakiejś liście. Podobnie. To jest pierwszy krok, bo tutaj najpierw będziemy rozmawiali może o Jowach i o posłach, ale za chwilę pewnie się rozpocznie dyskusja za rok albo za dwa, może sędziów by należało kontrolować, czy dobrze pracują, czy nie. To, żeby wiemy, że to jeszcze, nie wiem, jakiegoś generalnego prokuratora wojewódzkiego, rozliczać się przykłady do swojego wojska. Słuchajcie, dzisiaj... Chodzi o to, że my jako obywatele chcemy mieć większą
większy wpływ na to, jak to państwo funkcjonuje. Słuchajcie, a dzisiaj... będziemy mieli to, ten wpływ, jeśli rzeczywiście jest jakakolwiek szansa, że ktoś się może przebić, bo ja tak uważam i jestem przekonany. W tej chwili, żeby się fajny człowiek dostał do parlamentu, niezwiązany z jakąś inną partią, mimo że jest najbardziej zdolny i naprawdę dużo byłby w stanie zrobić, nie jest tego w stanie zrobić, w Jołach, może jest to mała szansa, ale ta szansa jest. Gdzieś to jakieś okienko... Słuchajcie, dzisiaj mówimy, że mamy... Być może Jowy zresocjalizują partię. O, o to chodzi. Nie są, wiesz, czy, tak. Nie wiem, one są monolitami. Ja to powiem jeszcze do kolegi, tylko ciekawostkę. Nie, partie mafie. Był w maju. Paweł Kukiz brał udział w wyborach na prezydenta. To znam, tak, może ja nie ogarniam wszystkich Jowów, ale to był okręg Jowowy. To był jednomandatowy okręg wyborczy. Paweł Kukiz, który nigdy nie brał udziału w wyborach, tak? I który nie był czynnym politykiem, zyskał 20%. Pewnie. A czy nie mandatowy, czy nie był zamiast Jowo, tysięcy podpisów. Zamiast Jowo, zamiast Jowo wprowadzić właśnie te rzeczy, o których mówisz na początku. Ale zasadniczo. Ale mówi jeden, mówi jeden. Bądź tą partię, żeby nie wiem, znaleźć się na listach. To, że takie rzeczy powinniśmy wprowadzać, a Jowo to jest jakiś dodatek, moim zdaniem. Tamte rzeczy, o których rozmawialiśmy na początek, to, które prowadzi do Jowo. To jest coś, co powinien prowadzić, a ja bym to jest tylko po prostu, nie. Można? Coś, co może... Trzy słowa, proszę bardzo. Proszę państwa, sądzę... Przedstaw się, Grzegorz, przedstaw się pierw. Grzegorz Ciechanowski. Uwaga, teraz mówi ten pan. Proszę państwa, sądzę, że pan ma częściowo rację. Może tutaj nie zabetonuje sceny politycznej tejowej, ale na pewno będzie pewniejsza demokracja. Otóż... Żeby tutaj rozważyć sytuację, trzeba wiedzieć, znać psychologię tłumu czy tam ludu, po prostu preferencje wyborców, jak oni głosują, jak biedni, bogaci, wykształceni, prawda, niewykształceni i jak podchodzą do tej sytuacji, że na przykład biednym jest trudno zmienić swoją pozycję wyborczą po prostu i dalej będziemy mieli z tą sytuację, że niektórzy już przyzwyczaili się, że głosują na tych, na te same partie, prawda? I dalej przez ileś jeszcze lat będą tak samo się zachowywać. Także, ale na pewno i jeszcze jedno, jeśli chodzi o Senat, to jeden mandat senatorski wypada chyba na 340 tysięcy. Tutaj no oczywiście ta pula. Jest 100 na całą. Tak, oczywiście tutaj 460 jest mniejsza, prawda, pula. I na pewno demokracja będzie pełniejsza, tak jak ja czytam w Stanach Zjednoczonych, nie? Że tam szansa dostania się, prawda, do parlamentu tego 7-8 jest taka sama jak pierwszego na liście. A u nas po prostu, jak tutaj pan już mówił, że jeśli na partii się głosuje, no to pierwszy, drugi, może jest trzeci jeszcze ma szansę, dalej to już nie ma znaczenia, kto się znajdzie na mięso armatnie dalej. Jeszcze 5% próby wyborcze. Dziękuję. Teraz utrudnienie jest 5% dla jednej partii, jeżeli partie startują ze wspólnymi listami 8, więc jest jeszcze trudniej. Ma to wykluczyć tych najmniejszych i najdrobniejszych. Słuchajcie, od strony organizacyjnej, bo to też bardzo dużo ludzi pyta. W chwili obecnej, dzisiaj możemy się oczywiście spotkać, ideologicznie sobie pogadać, czy nam się to podoba, czy nie. Czy to jest fajne, czy nie. No, doszliśmy do wniosku. Wielu rzeczy dzisiaj się nie dowiemy, dzisiaj tego nie rozstrzygniemy, bo ani to od nas nie będzie zależało, ani to nie jest miejsce, okej? Bardziej chodziło o to, żeby po pierwsze powiedzieć, dać ogólny taki rys, jak jednomandatowe okręgi wyborcze działają. Chciałem zobaczyć, ile ludzi przyjdzie, ile ludzi ma ochotę coś zmienić, ile ludzi jest gotowych poświęcić swój czas, ile ludzi... No właśnie, ile 43 ludzi? Osoby. No. Słuchajcie, 43 osoby, które w zwykłym tygodniu, w środku tygodnia o godzinie 18 było w stanie przyjść. I chciało przyjść. Pogadać, chciało się. Jesteście w pewnym sensie elitą, ludźmi, którzy się interesują, ludźmi, których los Polski nie jest obojętny.
i dziękuję wam bardzo za to, że przyszliście. Pod kątem organizacyjnym będzie to wyglądało tak. Ja jestem osobą, która w pewnym sensie to, co pan powiedział, buduje struktury w Gdańsku. Jeżdżę po całym tak naprawdę okręgu wyborczym. Słucham? To jest tylko i wyłącznie moja inicjatywa. Każdy może inicjatywę. Nie ma w chwili obecnej żadnych pełnomocników, tak. Nie ma żadnych szefów, koordynatorów, nie ma nikogo takiego. Okay? Więc jeżeli ja w jakiś sposób, no to w pewnym sensie zaczynamy działać jak w Wiowach. Jak w jakiś sposób moja osoba wam dzisiaj to odpowiada, jeżeli macie ochotę na następne spotkanie przyjść, jeżeli będziecie mieli ochotę dla mnie w imię dobrej sprawy zbierać podpisy wśród swoich znajomych, przyjaciół, bo dzisiaj gadamy o kwestiach czysto poglądowych, natomiast zobaczcie, zaraz przyjdzie czas działania. Trzeba będzie tworzyć listy wyborcze. Trzeba będzie przekonać swojego znajomego, przyjaciela, teściową do tego, żeby poszła do referendum. Zaraz trzeba będzie usiąść w obwodowej komisji wyborczej i pilnować, żeby to referendum odbywało się w taki sposób, właściwie, jak powinno. Pamiętajcie, że w Polsce referendum udało się ogólnokrajowe tylko jedno. I to było referendum o przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, gdzie po pierwsze było położone w to bardzo dużo pieniędzy, teraz nie będzie. Gdzie było to dwudniowe, teraz będzie jednodniowe. Gdzie cała moc była za tym, żeby się udało, a teraz będzie cała moc za tym, żeby się nie udało. Żeby nie wygrać. Okay? Więc pamiętajcie, że to będzie bardzo trudne. Dlatego też przestrzegałem i mówiłem, nie dajcie się zwieść, niech wam powietrze nie zejdzie ze względu na to, że referendum się nie udało. Okej, okay, zasiądziecie w obwodowej komisji wyborczej, poświęcicie niedzielę, dostaniecie za to jakieś tam pieniądze, natomiast za chwileczkę przyjdzie rejestrować komitet wyborczy. Nieważne, czy będziemy ruchem, i kandydatów czy będziemy stowarzyszeniem, zaraz trzeba będzie po swoich znajomych, przyjaciołach, rodzinie, a może wyjść na ulicę i zebrać te 5 tysięcy podpisów po to, żebyśmy mogli na tych starych zasadach, na tych starych warunkach wystawić swoją listę. Dokładnie. Znajdziecie tam prawdopodobnie moje nazwisko, dlatego też spotykam się z wami, żebyście widzieli, jacy ludzie za tym stoją. Koniec z politykami, których nie znacie, albo z politykami, którzy skoczyli z każdej partii do partii w myśl zasady, że jak pociąg już jedzie, to z wagonu do wagonu przesiąść się łatwo. Ja nie jestem politykiem. Pyta pan, skąd się wziąłem? Własna moja inicjatywa. Z wykształcenia jestem prawnikiem, mam własną firmę z branży informatycznej. Nigdy nie brałem uczestnictwa, nigdy nie byłem zapisany do żadnej partii, do żadnego ruchu, do żadnego stowarzyszenia. Bo taka jest idea, żeby wziąć ludzi niezepsutych, dobrych, którzy mają ochotę coś zmienić. Zobaczcie, wy dzisiaj tu wszyscy jesteście po to, że macie ochotę coś zmienić. To, co pan z tyłu powiedział, to nie jest tak, że po wyborach jesiennych nagle obudzimy się w lepszej Polsce. Ona będzie tylko trochę lepsza. Po jesiennych wyborach będzie 100 parlamentarzystów, przykładowo, które wprowadzi do parlamentu Paweł Kukiz za swoim nazwiskiem, pod swoim szyldem. Będziemy dokładką, tak jak dzisiaj dokładką jest PSL. Od wielu lat zresztą PSL jest dokładką. Może nie będziemy PSL może jest będzie lepiej do niż pan mówi. A jak się zepniemy lepiej, i wy na następne spotkanie, każdy z was zaprosi swojego znajomego, bo powie, chodź ze mną, dowiesz się, jak to działa. To może nie będziemy dokładką, może będziemy główną siłą. Nie można wierzyć sondażom. U nas w kraju niczemu już nie można wierzyć. Sondaże zamawia się. Powstaje nowa partia, nowoczesna.pl. Słyszeliście? Przeszcze platformy. Okej, okay, to wy słyszeliście. Natomiast jakbyście wyszli na ulicę i spytali kogokolwiek, czy słyszał o takiej partii, powie, że nie. A ona ma 11% poparcia. Okay. To jest platforma BIS, no. Dzisiejsza platforma partia, BIS. Dzisiejsza władza, no rzuca szalupy ratunkowe. No z mediów. Sondaży. Z mediów. Słuchajcie państwo, kto zamawia sondaże, ten płaci i ma takie wyniki, no proste. Przecież to ci, co zamawiają sondaże, mają wyniki, jakie sobie zamówili, no. Kto potrafi rozszyfrować skrót CEBOS? No. Badanie opinii publicznej. Społecznej. Jak myślicie, co to jest za instytucja? Państwowa firma. Towarzysze. Tak. I ustawowo jest wpisane, że oni muszą dostać na to pieniądze. Muszą,
bo najczęściej na grupie bardzo małej, tysiąca respondentów przeprowadzić jakieś badanie. No. Muszą to zrobić tam raz w miesiącu, bodajże 12 muszą takich sondaży zrobić w skali całego roku i tak dalej. No ja się śmieję, bo kiedyś słyszałem, widziałem taki sondaż. Bronisław Komorowski wybrany prezydentem roku. Politykiem roku. A dopiero no pół, roku, pół roku no minęło. No i czytam, myślę sobie, kurczę, no to dużo ludzi jednak na niego głosuje. Nieźle. Ale patrzę w te wyniki, bo oni publikują na swojej stronie dokładne wyniki. No i patrz. 1000 respondentów, myślę sobie, mało. Zbierane telefonicznie, myślę sobie, słabo. Ale uwaga, nie, nie, on nie został wybrany politykiem roku. 60% ludzi odpowiedziało, że nie ma swojego polityka żadnego. Nikt ich nie reprezentuje, nikogo nie lubią. No więc wzięli te pozostałe 40%, zobaczyli, ile było najwięcej. No i na Bronisława Komorowskiego było najwięcej. Jak powinien brzmieć wynik tego sondażu? Polacy nie wybrali polityka roku. Polacy nie ufają politykom, nikt ich nie reprezentuje. No nie. Ale to jest polityka roku, wybieramy, jak jeszcze pół roku mnie minęło. No jak można wybierać polityka roku, jak cały rok nie minął? 2015 rok, o tym roku od mówimy. Od strony organizacyjnej będzie wyglądało to tak. Do każdego z was po tym spotkaniu na pewno zadzwonię, ja osobiście. Do każdego z was wyślę maila. No i na każdym następnym spotkaniu, na którym się spotkamy, chciałbym, żeby to wyglądało w sposób, po pierwsze, następujący. Pomysł jest taki, aby sformalizować się my, jako my, w sensie region pomorski, z tego względu, że to, co pan powiedział, są grupki, grupeczki, tam pani mówi, jestem ze Starogardu, są 4 osoby, tam pan mówi, ja jestem i 4 sąsiadów i właściwie nie wiemy, co robić. Pomysł mój jest następujący i to powstanie bardzo szybko. Zawiążemy stowarzyszenie. Ze stowarzyszenia, żeby założyć stowarzyszenie, potrzebne jest 15 osób. Minimum. To stowarzyszenie będzie miało zarząd po 2 członków z każdego powiatu. Czyli będą 2 osoby z Gdańska, 2 osoby ze Sztumu, 2 osoby z Malborka, z Tczewa i tak dalej. Każdy powiat ma swoje miejsce. Więc będziemy mieli stowarzyszenie, bo nie chcę was tu zapraszać, żebyście przyszli i tak naprawdę zbierali się do nikogo i donikąd. Według pomysłu Pawła Kukiza powinno to być zorganizowane w taki sposób, że te stowarzyszenia, te grupy, te organizacje, te jednostki, które rzeczywiście będą miały, będą najliczniejsze, one później będą się łączyć ze sobą, no i summa summarum będą tworzyć wspólną jedną listę. Okay? Dzisiaj też tak jest. Różne stowarzyszenia zawierają sojusze, koalicje i wystawiają swoje jakieś tam wspólne listy, więc będzie to sformalizowane w jakiś sposób. Natomiast pamiętajcie, że nie będzie to sformalizowane pod nazwiskiem Pawła Kukiza. To jest gość, który zaczął o JOW-ach, udostępnia swoją twarz. Natomiast, jak sam mówi, to my mamy się zorganizować tu. W Gdańsku, w Kwidzynie, w Tczewie, wszędzie gdzie indziej. Okay? Czyli my, obywatele, mamy się zorganizować. My tutaj oddolni. Nikt za nas nic nie zrobi. Okej, okay, ja jestem gościem, który ma chęć. Za swoje własne pieniądze wynajmuję tą salę. Za swoje własne pieniądze do was dzwoni, wysyła maile. Reklamę puszcza na Facebooku, bo pewnie w większości przypadków do was tak doszło. Bo mam ochotę coś zmienić. I wy jesteście tu po to, żebyśmy tego następnego dnia po wyborach rzeczywiście obudzili się w trochę lepszej Polsce. Żebyśmy razem mogli coś zmienić. Może rzeczywiście będzie tak, że ruszy nie 20%, tylko 50%. Może ludzie dostaną wiatru w żagle. To wasza rola, żeby przekonać wszystkich swoich znajomych, aby po pierwsze poszli i żeby wybrali tych dobrych ludzi, których znają. Żeby znów wystawili czerwoną kartkę obecnej władzy. Nie wszystkim. Tym, którzy są ok, ci, którzy są dobrzy, to nie jest tak, jak tutaj rozmawialiśmy, że jak ktoś z Platformy, to zły. Paweł Kukiz wprawdzie mówi, chcemy ludzi świeżych, którzy nigdy z polityką nie mieli nic do czynienia. Więc nie będziecie mieli do wyboru znów ludzi z tej partii czy z tamtej. Z tej partii czy z tamtej. Mhm. Będą to tacy ludzie jak ja i tacy jak wy, część z was, bo wiem, że niektórzy wcześniej gdzieś tam się udzielali, ok? Nie zepsuci, nie zmanierowani, nie po to, żeby pójść i kraść, ok? To czy ja źle zrozumiałem, że Pawła Kukiza w tym nie ma i nie będzie? No jest, ale nie jest. Paweł Kukiz będzie to firmował zawsze swoim nazwiskiem. Ale to będzie summa summarum decydował o tym, które grupy, które stowarzyszenia będą się podłączały i będą współtworzyć te listy. Koalicja. To on będzie o tym decydował. Tylko pamiętajcie, też nie dajcie sobie robić wody z mózgu, bo media nie przedstawiają tego w sposób dobry.
i obiektywny. W ogóle ta prawda w mediach nie do końca jest taką prawdą. Zobaczcie, no tu rozmawialiśmy o poparciu rzędu 20, 30, iluś procent. To jest tak. W Polsce mamy 38 milionów ludzi. Uprawnionych do głosowania z tego jest 30. Pan mówił. Idzie 15, bo frekwencja wynosi 50%, więc idzie 15 milionów. No i z tego słyszycie, PSL przebiło próg wyborczy, osiągnęło 5%. To zobaczcie, nominalnie to nie jest tak dużo, to jest 5% z tej wartości. Często ludzie słyszą, mówią, kurde, Platforma Obywatelska, 30% poparcia. Z 38-milionowego kraju, no nie no, 11 milionów ludzi nie może się mylić. Jakie 11 milionów? To nie jest tak pokazywane. Te statystyki, które wam się podaje, czyli wyniki wyborcze, to są wyniki spośród tych, którzy poszli i oddali głos. A ile nie idzie, a ile nie może. Więc nie myślcie, że za Platformą Obywatelską stoi dzisiaj 12 milionów ludzi. Nie stoi. Okay? Zobaczcie w wyborach, jak patrzycie zawsze na wyniki, to spójrzcie w liczbach bezwzględnych. To, co sobie powiedzieliśmy, poseł Biedron, 19 tysięcy głosów. Poseł z waszego regionu, Gozdroń, 9 tysięcy głosów. Mamy przykład pana, który został posłem, miał 336 czy 363. Patrzcie na te cyfry, patrzcie na te wyniki wyborów w liczbach bezwzględnych. Nie dajcie się oszukać. Nie dajcie się poddać, nie poddawajcie się tej manipulacji, która jest podawana na co dzień. Okay? A jeszcze mam pytanie, zawsze taką dygresję. Czy nie dobrze by było, jak, bo to może być mało, dwóch list, dobra, niech on nawet będzie pierwszy, tam ten ruch i tak dalej, ale czy nie warto jeszcze rozmawiać z innymi, nie wiem, KNP, Korwin, Ruch Narodowy, zawsze to jest... To są partie, a my nie chcemy partii. Słuchajcie, tak, słuchajcie, na połączeniach... Znaczy nie na połączeniach, tylko ich przekonywać właśnie do jogów. No i dzisiaj tak jest, dzisiaj często ktoś pyta i zarzuca się Pawłowi Kukizowi, przypieli mu tam ludzi z samoobrony, bo tam zrobili jakieś tam kółeczko. Ostatnio czytam w Tczewie dwóch byłych przedstawicieli PiSu, skutecznie udzielających się od lat, też organizują jednomandatowe okręgi wyborcze, jedną komisję referendalną, taką jak i sobie powiedzieliśmy. Każdemu... Może taką, jaką za chwileczkę będziemy my, bo każdy może. Każdemu wolno kochać. Bo Paweł Kukiz mówi, okej, dzisiaj idea jest jedna, do czasu referendum. Jak najwięcej ludzi ma pójść do referendum. To nie są listy wyborcze, bo na listach wyborczych znajdą się ludzie, którzy do tej pory nie są skażeni nie poprzednim ustrojem, poprzednią władzą, okej? Okay? Taka jest idea, tak wypowiada się Paweł Kukiz. Nie chcemy gości, którzy są skoczkami z partii do partii. Ludzi, którzy wcześniej byli w PiS-ie, potem byli w Platformie, a teraz przyszli do Kukiza, bo jest na fali niezadowolenia szansa wypłynąć. A będą tacy. Pomorska Telewizja Narodowa jest dzisiaj. Słucham? To będzie skreślam na tej liście. 22 poniedziałek. Decydować będzie Paweł Kukiz o tym, kto będzie. Spotkanie tych, którzy chcą jednomandatowy okręg wyborczy. Robimy to starym sposobem. I nie chcą partii. Bo jednomandatowy okręg wyborczy zaczną obowiązywać, ale dopiero.